Resident Evil 2 chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W mojej skromnej opinii jest to najlepsza odsłona serii, jaka kiedykolwiek powstała. Dwójka to doskonałe rozwinięcie pierwowzoru wydanego na przełomie 96 a 97 roku. Tym razem dostajemy coś naprawdę dużego, bo Resident Evil 2 to przysłowiowe więcej i lepiej. Już jako dzieciak pamiętam, kiedy pierwszy raz uruchomiłem grę, po czym darowałem sobie granie po pierwszym spotkaniu z Lickerem. Nie, że gra była słaba, a że po prostu się bałem. Gra zawierała wszystko to, co powinien posiadać survival horror. Potrafiła przestraszyć, nie było lekko z amunicją, miała dobrą i zawiłą fabułę, no i była po prostu ciekawa, a przy tym bardzo wciągająca. Akcja gry dzieje się 28 września 1998 roku, 2 miesiące po wydarzeniach z pierwszej odsłony. Jak zwykle firma farmaceutyczna Umbrella po nieudanym eksperymencie na obrzeżach Raccoon City nie dała za wygraną. W kolejnej placówce, która znajduje się równolegle pod siedzibą policji, odkryto nowy rodzaj wirusa pod kryptonimem G. Specjalna grupa komandosów wraz z Hankiem na czele wyrusza do laboratorium mająca dopilnować bezpieczeństwa dostarczenia cennego ładunku do głównej siedziby Umbrella. Jak zawsze, coś idzie nie tak. No i właśnie tutaj do akcji wkraczają nasi dwaj zupełnie nowi bohaterowie, lecz w pewnym stopniu związani z protagonistami z poprzedniej odsłony gry. Leon S. Kennedy to świeża krew dla miejscowej policji w Raccoon City, gdzie swoją placówkę ma oddział STARS. Przybywa do miasteczka, by zacząć swoją służbę. Zaś Claire Redfield to młoda studentka koledżu poszukująca swojego brata Chrisa, bohatera z części pierwszej, z którym od dobrych kilku miesięcy nie ma kontaktu. Oboje jednak nie zdają sobie sprawy, że większość mieszkańców miasta nie żyje, a miasto jest obumarłe i opanowane przez zombie. Tylko nieliczni mieszkańcy przeżyli, a nasi bohaterowie trafiają w sam środek koszmaru, z jakim przyjdzie im się zmierzyć. No i właśnie tutaj trafiamy do centrum zabawy. Już po początkowym intro zdajemy sobie sprawę, że historia została podzielona na dwa równoległe scenariusze, A i B dla obojga bohaterów, tym samym dając nam około 4 różniących się od siebie rozgrywek oraz kilka zakończeń. Resident Evil 2 jest na dwóch płytach CD, zarówno na PlayStation, jak i na PC-tach. Dlatego zaczynając i zarazem kończąc grę Leonem scenariusz A, tworzy nam się osobny zapis na scenariusz B, który zaczynamy Claire. Zaś kiedy Claire zaczniemy scenariusz A, to po jej zakończeniu tworzy się zapis scenariusza B, którym zagramy Leonem. W ten sposób możemy przejść tytuł na różne sposoby. Dodatkowo każde przejście odsłania nowe wątki, których wcześniej nie mieliśmy, oraz sekrety, jak i bonusy. Każdy z bohaterów spotyka na swojej drodze inne postaci, używa innych broni oraz ma inne cele, jak i inne drogi prowadzące do ich realizacji. Oczywiście w zależności od tego, od jakiego scenariusza zaczniemy. Poruszamy się po tym samym dobrze znanym nam terenie, jednak dostęp do pewnych miejsc ma tylko odpowiednia osoba. Dla przykładu mogę tutaj podać gabinet komendanta, do którego ma dostęp Claire. Nie zabraknie też momentów, w którym zobaczymy efekt działań z poprzedniego scenariusza. Na przykład w scenariuszu B widzimy efekt działań przedstawiony w scenariuszu A, czyli platforma, na której walczył Leon ze zmutowanym Birkinem. Grając Claire, ta platforma jest na dole i trzeba dopiero ją wezwać, aby wjechała do góry. Następnie w kabinie jesteśmy w stanie zauważyć dziurę w ścianie. To jest właśnie smaczek w postaci działań z poprzedniego scenariusza. I tego typu akcje niewątpliwie budują napięcie oraz klimat w Resident Evil 2. A takich momentów w grze będzie jest dużo więcej. Sam charakter gry pozostał w niezmienionej formie. Dalej jest to klasyczny survival horror, jakiego dobrze znamy, z lekką nutką akcji w postaci strzelania do zombiaków i potworów. Do tego całość zaakcentują elementy przygodowe w postaci zbierania przedmiotów i rozwiązywania ciekawych zagadek. Tym razem porzucono ciasne, zamknięte pomieszczenia znane nam z dworku na rzecz nieco obszerniejszych lokacji, jakie przyjdzie nam odwiedzić. Ulice Raccoon City prezentują się bardzo dobrze, a na dodatek odwiedzimy posterunek policji, czyli niedoszłe miejsce pracy Leona. Nie zabraknie też poplania się w ściekach oraz odwiedzenia podziemnego laboratorium Umbrelli, znajdującego się tuż pod miastem. Prerenderowane tła prezentują się znacznie lepiej niż w pierwszym Resident Evil. Wszystko za sprawą większej szczegółowości oraz większej rozdzielczości, co sprawiło, że można było w bardziej dosadny sposób oddać skalę zniszczeń miasta, jak i otoczenia, po jakim się poruszamy. Bo tutaj bez dwóch zdań grunt jest o wiele bardziej obszerniejszy niż w części pierwszej. Tak więc nawet teraz po latach jest na czym zawiesić oko.
gdzie nigdzie oddano ruchome elementy otoczenia w postaci jakiegoś wentylatora na suficie albo pnącza w postaci wielkiej rośliny. To są oczywiście drobne wyjątki, bo dopiero kilka lat później w Resident Evil Zero oraz Onimusha oddano o wiele więcej ruchomych elementów w prerenderowanym otoczeniu. Wypadałoby powiedzieć również kilka słów o zombiakach. Te zasługują na szczególną uwagę, bo są po prostu dużo lepiej zrobione od części poprzedniej. Moim skromnym zdaniem design zgniłków jest najlepszy z klasycznej serii Resident Evil. Mam tutaj na myśli trzy pierwsze odsłony. Mamy kilkanaście rodzajów skórek zombie. Wyglądają tak jak powinni, czyli zmasakrowane ciała i do tego zakrwawione ubrania. W wersji na PlayStation po każdym zabiciu widzimy, jak ciało zombiaka jest zakrwawione jeszcze bardziej. W dodatku każda broń oddaje inne obrażenia. Możemy odstrzelić kończyny w postaci rąk, które pod naporem ołowiu same odpadną. Albo odstrzelić głowę czy nogi. Nie wspominam, że długim Remingtonem jesteśmy w stanie odstrzelić połowę torsu zombiakowi. Wygląda to świetnie nawet teraz po latach. Dodatkowo animacje uległy znaczącej poprawie, a na naszej drodze stanie cała paleta stworzeń mniej lub bardziej przypominające swoje pierwowzory sprzed mutacji. Różnorodność przeciwników jest duża, zaczynając od psów, zombie, likerów, żywych roślin, robactwa, wielkich pająków, po mutantach, głównie bossach skończywszy. Bossów w grze nie zabraknie, szczególnie w scenariuszu B, Projekt X, który zwie się Tyrant, jest niczym innym jak protoplastą kultowego już Nemezisa z trzeciej odsłony. Grając pierwszy raz, nie wiemy gdzie i kiedy zaatakuje, dodając nam sporą dawkę niepokoju do gry. W dodatku, kiedy zginiemy, to każdy przeciwnik ma osobną animację śmierci z czerwonym napisem "Nie żyjesz". Nigdy nie zapomnę pierwszego momentu w grze, kiedy za rogu wyskoczył mi liker i skrócił mnie o głowę. Ogólnie rzecz biorąc, Resident Evil 2 oferuje najwięcej z wszystkich odsłon. Dodatkowe zakończenia, bronie, specjalne tryby, nowe postaci, jest tego cała masa. Dziś byłoby to podane na tacy w postaci DLC, które kupimy za odpowiednią sumę pieniędzy. Resident Evil 2 był na dwóch płytach CD. Oba scenariusze, zarówno Leona jak i Claire, były na osobnych nośnikach. Mnie dziś niestety został tylko jeden scenariusz, ponieważ moja wersja Leona eksplodowała mi w napędzie. Ubolewam nad tą stratą po dziś dzień. Resident Evil 2 może również pochwalić się świetnym dźwiękiem. Wszystkie odgłosy w grze zostały wykonane bardzo starannie, jak na tamte lata. Odgłosy chodu naszych, jak i przeciwników to nieoddzielny element gry, który niebywale cechuje survival horrory. Elementy grozy potrafią przestraszyć, tutaj coś nam wyskoczy, tam coś przybije się przez ścianę, a wszystko to z wielkim, efektownym hukiem. I właśnie tutaj zdaje egzamin dźwięk i element zaskoczenia. Straszenie w Resident Evil 2 wychodzi bardzo dobrze, a samych momentów, gdzie na chwilę ze strachu ściśniemy poślady, będzie dużo więcej niż w części pierwszej. Tak jak w jedynce uważam, że muzyka jest świetna, tak tutaj jest wcale niewiele gorsza. W dwójce jest podobnie jak w jedynce. Najpierw spokojna, nastrojowa muzyka, potem dźwięki budzące niepokój. Muzyka dostosowuje się do obecnie wiszącego w powietrzu zagrożenia, by chwilę po nabrać znacznie większego tempa. 19 lat temu klimat był nie do pobicia, dziś jest niewiele gorzej. Dalej uważam, że dwójka to najlepsza odsłona pod każdym względem od każdej kolejnej odsłony. Zdecydowanie najlepsza z pierwszej trójki odsłon, jakie powstały. Powiem krótko, jeżeli lubisz gatunek survival horror, to musisz w tą grę zagrać. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana tego gatunku. Ja swoją przygodę rozpocząłem właśnie od dwójki. Dopiero potem skończyłem jedynkę, a na końcu trójkę. Grę przeszedłem na PC-cie i na PlayStation, z czego na PC-cie po dziś dzień mam całą oryginalną trylogię. Koniecznie sprawdź ten zacny tytuł, zwłaszcza kiedy znasz nowe odsłony tej serii, to powinieneś poznać starsze. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to nadrób zaległości czym prędzej. Niebawem ma pojawić się remake Resident Evil 2 i mam spore obawy co do współczesnej odsłony klasyki, ale jestem dobrej myśli, a przynajmniej próbuję być dobrej myśli. Na dziś to już wszystko, dzięki za obejrzenie recenzji, trzymajcie się, cześć! That's it, all right. Okay, let's move out.